Co myślę o nowych sposobach komunikacji, tych wszystkich Facebookach, blogach, smartfonach, czy korzystam i w jaki sposób. I to jest dobre, czy ta technologia służy piekłu. Generalnie myślę o tym pozytywnie. Ja w tej technologii jestem zanurzony od... Nie na tym poziomie, od 1984 roku. Z internetem mam związek już bardzo długi. W związku z tym nie mogę o tym źle myśleć, chociażby ze względu na to, że wszystkie swoje projekty realizuję w internecie. To wszystko zbliża, jeśli to nie zastępuje realnego życia. To wszystko, jeśli uzupełnia naszą komunikację, jeśli nas zbliża to do innych ludzi, ale nie zastępuje normalnego dotyku, spojrzenia, zapachu, to jest wszystko w porządku. Czy to służy piekłu? Pewnie bardziej niż niebu, dlatego że tam się w sieci przez tą anonimowość dzieje się dużo grzechu i łatwiej do tego grzechu trafić i łatwiej bezkarnie temu grzechowi ujść. Natomiast normalny świat, normalny realny świat jest też pełen grzechu, więc procentowo wydaje mi się, że jest tak samo dużo grzechu w sieci i w skomunikowanym świecie, jak i w tym realnym świecie. Generalnie nie ma nic przeciwko temu.